nie forsuje tempa Ajbaj. Kolejny raz. Break, step back. Ciężko stoi na nogach nawet. O, tak jest. To już jest koniec. To jest koniec, proszę Państwa. Bardzo ciężko. To już widać było po tym pierwszym uderzeniu. Tak, ja mówiłem, jak stoi na nogach, prawda? To było łatwo dostrzec. Nie wiem, czy sędzia ringowy liczy. Nie, no ale sędzia ewidentnie się zagapił. No, tak. Oczywiście to była szybka akcia, ale my to widzieliśmy. Tak. Szanowni Państwo, zakończył się trzeci pojedynek dzisiejszej gali, za chwilę oficjalnie. A to tak dynamiczna akcja, to już widać było, że chłopak jest bezbronny zupełnie. K.O. Ciężki knockout, mieli Państwo. No, bardzo niebezpieczny, bo to jest knockout w momencie. Późna reakcja. Będą potrzebne nosze. No tak, tak, tak. To... No, źle wygląda. Spójrzmy, jeszcze raz tutaj. No, Wysierpowy tutaj powinien zareagować. To tak. Już był koniec walki. Tu jeszcze spadło kilka ciosów na głowę Manu Iliowa. No i tutaj to są najbardziej niebezpieczne historie. Od razu staje mi przed oczami pojedynek Arturo Gettiego z Madison Square Garden. O, tu komentowałem. I też tam sędzia nie zareagował w odpowiednim momencie. Ósma przez knockout. Wszystkie wygrane jak na razie. Strapiona mina również sekundanta. Nie widzimy Jarosława Manuliowa. Nie wygląda to dobrze. No bo to niestety najgorsze są sytuacje takie, kiedy jest knockout w momencie, kiedy zawodnik jest już nieprzytomny tak naprawdę i nie reaguje, kiedy właściwie już ten kark jest wiotki i nie jest w stanie utrzymać. Tak, że tam już dawno powinien być zdejmowana rękawica. No i zobacz, to jest ten moment, o! Tak, tu już był out, tu już był całkowicie out, tutaj mimo wszystko jeszcze nie zdążył zareagować. No tam, a tutaj... Gdzieś tyłem był. Rywal nieprzytomny. Ten obrazek, kiedy znoszono na noszach krańca, był naprawdę nieprzyjemny. Myślę, że oczywiście to jest boks, ale można było tego uniknąć. O, widzimy tutaj ten lewy nasadą, już o, pierwszy. I to jest ten moment, i to trwało trochę. I to było zdecydowanie. Tutaj brak reakcji był. Ewidentny. To niestety wszystko widać jak na dłoni. No, i w tym momencie już konieczna była reakcja. Tak, a to jeszcze nie było. Bo dla kogoś, kto troszkę się nad tym zna, trochę oglądał, czy też tak jak Grzegorz walczył, to jest to absolutnie jednoznaczne i czytelne. Tym bardziej, że w ciągu sekundy można wyprowadzić cztery ciosy nawet, tak?